Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek 100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars The Old Republic klasą Smuggler. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku trafiliśmy na Alderaan, tak naprawdę dopiero zaczynamy naszą przygodę tutaj. Musimy odzyskać pewne schematy do droida, którego mieliśmy tutaj do tej pary możnych przywieźć. Dlatego, że inaczej oni nie są w stanie z niego chyba wydobyć jakichś danych. On jest generalnie zrigowany do tego, żeby... Kiedy zrobisz to, spróbujesz to zrobić nieodpowiednio, to po prostu eksploduje. Eksploduje ten robot. Tak więc postaramy się to ogarnąć, ale zanim to chyba pójdziemy do pana generała Kashima, zdać mu raport, a właściwie do Duke'a z rodu organów, do Charla. Tak więc chodźmy, pogadajmy z nimi, zobaczymy, co będziemy musieli dalej zrobić. Ostatnio udało nam się jakiś tam atak rodu Thul. Odbić. The spears of Organa are back in our hands. My grandfather would be proud. I will not leave my troops behind, General. Do not suggest it. You have my personal thanks. We will feast tonight and ready ourselves for the next battle. Sounds nice, but I left my fancy pants on the ship. Like it or not, you've become part of my circle. The army needs to see you. They need inspiration. My lord, there's a call coming in on your secure channel. Thank you, Haley. Put it through, General. It's been a long time, my lord Duke. Who are your friends? Never mind. If they wish to speak to the Wolf Baron of House Thul, they'll do so themselves. You ordered the land bombed and the turrets captured. I did, yes. You may have retaken the spears of Organa, but they served my purpose, scattering your people and sending them straight into my hands. What are you saying, Baron? I'm saying that House Thul has taken 300 Organa citizens captive. I thought you'd want to know. Threatening civilians is not going to save you. You don't even know me, and you've judged me already. How unkind. I'd like to meet in person to civilly discuss the fate of my prisoners. I'm sending a time and coordinates now. Now, in the meantime, your people will be treated well. The incident with your son-in-law will not be repeated. Damn him! Damn his eyes! Ripoknane kari maraka. Amkhamja lebik mem arik. I'm not a fool. But a ruler who cannot protect his people is no ruler at all. I have to go. Are you gonna handle it? You've saved us twice before. Now I turn to you again. Lead the way and I will follow. Sweep aside the Wolf Baron's black guard, his assassins. He wants to meet. Let us meet on even terms. We'll rescue those people, and House Thul will fall. So it shall be. Mami lebik bakmanuk, maraka naja ki nam ya bamyak. Thank you, General. And you, I pronounce you a paladin of House Organa, my beacon in the dark. It is your valor I salute. Your word I believe. Clear the path, my friend, and let us look evil in the eye. No proszę, jeszcze dostaliśmy tytuł paladyna, a właściwie paladynki rodu Thul. Rodu organów, co ja pieprzę. Będziemy z rodem Thul walczyć, idziemy spotkać się z tym Wolf Baronem. Ponownie jak w poprzednim odcinku, przepraszam za okazjonalne te dropy klatek, ale ponownie renderuje mi się w tle film. Dlatego, że jak mówiłem, wyjeżdżam na weekend, nie będzie mnie przez cały weekend w Warszawie i nagrywam ten film z dużym wyprzedzeniem. I po prostu muszę te filmy jeszcze porenderować i powrzucać, zanim stąd pojadę. Dlatego też właśnie jakby jednocześnie i nagrywam, i renderuję film. A tymczasem chodźmy odnaleźć naszych innych możnych. Chociaż chwilę, bo Michał już... A nie, dobra, widzę, nie musimy z nimi rozmawiać, to w sumie... Pytanie. Okej, niestety tutaj mamy coś tego Wolf Barona, także będziemy musieli, czy tego chcemy, czy nie chcemy, raczej skorzystać z transportu takiego normalnego, bo niestety tak się tam wątpię, że podjedzie. Tak więc dobra, chodźmy po prostu, od razu jedźmy tam.
zahaczę może o tą taksi, bo może jakimś cudem tutaj jednak jakaś szybka podróż jest. Trochę w to wątpię szczerze, ale zawsze jest jakaś tam szansa. A i tak to będzie po drodze, bo tak czy siak byśmy musieli na tą drogę tutaj przyjechać. Tak więc zobaczmy sobie tego droida tak na wszelki wielki. Czy aby tutaj czegoś nie ma? A, no nie, bo to nie jest nam po drodze. Dobra, idziemy dalej. Właściwie jedziemy dalej. No i zobaczymy, co tam po drodze na nas czeka. Miejmy nadzieję, że za bardzo nic i że tylko sobie tam spokojnie przejedziemy i tyle. Oczywiście tam na miejscu już pewnie będziemy musieli trochę powalczyć, ale znając życie, pewnie ominiemy sobie wszystkich przeciwników, przynajmniej postaramy się. Zobaczymy, na ile gra nam na to pozwoli. Bo jeżeli będziemy musieli z czymś wejść w interakcję, no to wtedy będzie trochę większy problem z tym stealthem. Ale o tym się przekonamy, kiedy dojedziemy na miejsce. A tymczasem kierujemy się nieco bardziej może na ścieżkę, która jest zaznaczona na mapie, bo tutaj jakieś skały są i wolałbym się nigdzie nie przywiesić. Tu już jakieś walki trwają i obok tych walk oczywiście przejedziemy. Dobra, tu się widzę, zaczyna robić dosyć gęsto, ale póki co chyba jeszcze mogę... Oż kurwa mać, no nie wiedziałem. Kusiłem los. No dobra. To lecimy w takim razie szybko. Specjalnie wykorzystam Heroic Moment, żeby to poszło jakoś łatwo. Tym bardziej, że gościu ma 30 level, także dosyć spory. Znaczy, my mamy 30, on ma 29, jest elitarnym przeciwnikiem, także dobrze by było trochę bardziej go tutaj zaatakować. I włączymy sobie to skradanie i już teraz będziemy się skradać wszędzie. Nie będziemy tutaj znowu kusić losu. To jest zadanie bonusowe do misji głównej, także na razie to sobie olejemy. Tutaj za to mamy jakiś lore object, z którym w interakcję wejść możemy. Także przy okazji trochę dostaniemy informacje o rodzie Thul. A tymczasem dalej skradanie. Aha, tu po prostu mamy Wolf Barona. No dobra, to chodźmy, pogadajmy z nimi. A właściwie to, tak jak było powiedziane, musimy tutaj pewien ambush ogarnąć. Nie wiem, czy ta przeróbka cokolwiek zrobi, no tak średnio, tak jak myślałem, za daleko byli ci tutaj snajperzy. Ale dobra, szybko ich sobie wyeliminujemy. Za chwilę skonfrontujemy się z samym Baronem. Czy Duke z nami będzie? Zaraz zobaczymy. Impressive. A pity House Organa got to you before I did. Thul could use someone with your skills. I am Baron Jarkus Thul, better known as the Wolf Baron. Is the Duke on his way, or did the old man send you in his place? You said you had 300 Organa's prisoner. Indeed I do. Let me show you. My name is Brant Saun. I'm an 8th generation subject of House Organa. My family, along with many others, was captured by House Thul. They're treating us well. Baron, what have you done with my people? Keep your Duke on a leash, please. The prisoners are in a very precarious situation. There's no reason we can't cut a deal here. I have 348 prisoners. I'm willing to make a trade. I'll do it, Baron. House Organa isn't going to fall without me. Ha! No! I want your friend. She will become my prisoner in exchange for the hostages. What do you want me for? You're more useful to House Organa than the Duke. If I can take you out of commission before the next battle, why not? You can rest happily in our jails until the Republic ransoms you back, or you can have 300 deaths on your conscience. No dobra, to oczywiście damy się uwięzić w zamian za tych naszych, a właściwie za ludzi rodu organów. Oczywiście postaram się jakoś szybciej wydostać, tak więc lecimy. I'll turn myself in. Let the hostages go. You will not be forgotten. I swear it. Use the gas. Keep her incapacitated until the transport is ready. No movement for hours. We're secure. What's that? By the entrance. Attack! Destroy the Thul invaders and free the prisoner! No dobra, widzę rescue party. Dosyć szybko się pojawiło i to chyba ten gościu, który tam był uwięziony, za którego się tutaj oddaliśmy w niewolę. Także szybko pokonajmy pozostałe straże, które tutaj mamy. I za chwilę będziemy mogli pogadać z Brantem. O Jezu, czemuś żeś się tepnął? Are you hurt?
We came for you as soon as we heard what happened. They had me sedated, but they didn't hurt me. Myself and the others. The Wolf Baron freed us when you turned yourself in. Our first duty was to rescue you. The Thule army is on the march again. We need your help. General! Tell me what I can do. We're used to fighting blasters, not the Force. No, generalnie jakby nasza postać też tak nie do końca jest fit for fighting with the Force. No ale dobra. Full assault, sneak attack. Results are what matter, right? Go, save our house the way you saved us. No dobra, to będziemy musieli trochę tych sitów wyeliminować. Oczywiście w ramach mechanik gry to oni nie będą żadnym maczem dla naszych umiejętności generalnie. Aha, i oni gdzieś na tym terenie mają się znajdować, tak? Czyli szukamy sitów. Okej. Okay. Thule Operative, tu jakiś droid. Szukamy konkretnego typu przeciwników, którego jak na złość nie widać. No dobra, zbliżajmy się do centrum tego terenu. To jest jakiś Crypto Trooper. Też nie to, co potrzebujemy. Tu, proszę bardzo, jest Sith Apprentice. Tak więc od razu lecimy z nim, użyjmy mocy. No dobra, oszukałem, że jesteśmy no match. W sumie też z mocy korzystać umiemy. Także trochę tutaj powalczymy na to, kto mocniejsze ataki porobi. Oczywiście będziemy to my, bo po pierwsze mamy wyższy level, po drugie jesteśmy główną postacią. I mamy takich trzech wyeliminować. Dobrze. Pierwszy z bani. Szukamy kolejnego. Miejmy nadzieję, że jakoś gęściej się oni zaczną pojawiać. Bo póki co to w ogóle tutaj jakoś tak pusto. Ktoś tu musiał być niedawno. Bo inaczej by raczej tak pusto tutaj nie było. Wjedźmy do środka. O, i dobrze. Myślałem, że w środku też ktoś będzie. Proszę bardzo. Także poużywajmy sobie w takim razie naszych ataków tutaj. Różnych, różnistych. Zrzut z orbity. Jak najbardziej się przyda. Obszarówka też, żeby tam jeszcze się zdążyła skuldownować na drugi raz. Teraz oczywiście nie pójdzie aż tak szybko, bo nie mamy tych sfokusowanych bardziej ataków. Ale i tak. Dobra. Dwójka pokonana, czy tam jest trzeci na przykład? Nie, tam jest Cryo Trooper, to go nie chcemy. Ogólnie. I szukamy kolejnego przeciwnika. Pytanie, czy tutaj będzie? Będzie, proszę bardzo, kolejna uczennica. I na nią już będziemy mogli wykorzystać te silniejsze ataki. Tak więc zacznijmy od tego. Teraz ją podduśmy trochę, anulujemy jej przy okazji te błyskawice. Uderzymy ją kamieniami i to będzie na tyle. Dobra. Mamy wrócić znowu do Duke'a, znowu do pałacu, co ciekawe. Dobrze, także od razu travel. To nas też przeniesie na ten wyższy poziom. Nie będziemy musieli jakoś nie wiadomo ile biegać po schodach i tak dalej. No i mam nadzieję, że to już jest ostatnia rzecz, jaką robimy w tej lokacji. Ale to zobaczymy za chwilę. Ale już raczej powinni nas, tak jak było mówione, wysłać do ofensywy. Co oznacza też nową, jak mówiłem, lokację. W każdym razie wpierw chodźmy, pogadajmy z Duke'em. Enter and stand before me. General Kashim reports that the Sith have been defeated. The Thule forces are scattered. Our troops are containing the enemy along the coast. For this alone, your names will be recorded in the histories of House Organa. This is a victory. Glad to hear things are working out. Bring in the prisoner. I will not beg. My allies will come for me. You risked your life to save my people from this man's treachery. I put his fate in your hands. He could have killed me, but he didn't. Make sure he's not harmed. I am glad to see there is honor left on this world. You choose wisely. Take him away. Manalangyang Perlo, Amka Kalami, Nayakira Lebua. My friend, I ask you to act in House Organa's name as you travel this world. Will you represent our cause?
Generalnie to tylko chciałem powiedzieć, no ten The Wolf Baron się zachował honorowo, także nie było innej opcji, żebyśmy go inaczej potraktowali. No dobra, pytanie. Prosimy o tą nagrodę? No myślę, że tak. I'm sorry, Duke, but I came looking for a job, not a lifestyle. Then receive all that you hoped for. The treasury is open. You will always be welcome here. And the day will come when Alderaan sees peace. Until then, feast, celebrate, and hope we live to see a kinder age. No dobra, i to nam kończy generalnie tą linię questów. Pytanie, czy ja tym wyborem nie zablokowałem sobie czegoś? Wątpię, podejrzewam, że po prostu jak polecimy do kolejnej lokacji, tam będzie jakiś quest giver, który nam da kolejne zadania związane z samą planetą. Nawet chyba mniej więcej kojarzę, jakie to zadania będą. Tak więc dobra, chodźmy w takim razie na zewnątrz. Już tym razem skorzystamy zdecydowanie z taksówki, bo jak mówiłem, no już teraz na 100% do innej kompletnie lokacji mamy się udać. Ale wpierw może zobaczmy sobie jeszcze tutaj na wiadomości, bo coś mamy w inboxie. Okej, okay, od Kamusa, a także od Nariel. Spoko, tam jakieś kredyty chyba od nich dostaliśmy. Zaraz zobaczymy, to też mogę, a tylko to jest gift dla kompana, to niekoniecznie. Ale gdzieś powinna być skrzynka, tu. Proszę bardzo. I to nam dało 1300 kredytów. No tak, tak bez szału bym powiedział. Ale okej, okay. Chodźmy tutaj do naszego droida, który obsługuje ten transport. I za chwilę, jak mówiłem, do kolejnej lokacji się przeniesiemy. Także weźmy sobie tutaj. No i zobaczymy, co też będziemy mieli bliżej, ale na 100% tam w tym miejscu, do którego przylecimy, będzie jakiś quest giver. I tak czy siak będziemy musieli z nim wpierw porozmawiać, a później zobaczymy, co będzie bliżej, czy zadanie związane z naszą klasą, czy zadanie związane z Alderaanem. Miejmy nadzieję, że raczej to pierwsze, bo chciałbym się już trochę na tym bardziej skupić, bo tak już pół odcinka spędziliśmy biegając tutaj, robiąc zadania dla rodu Thul. Nie rozumiem dlaczego. Może się przyzwyczaiłem, bo ostatni raz to robiłem bardzo dużo grając po ciemnej stronie mocy. Oczywiście dla rodu Organów walcząc z rodem Thul. No i dobra, dolatujemy na miejsce. Jak mówiłem, mamy tutaj quest givera i o ile się nie mylę, to wiem, co to jest za zadanie. Ale zaraz zobaczymy, mogę je mylić z kolejnym, które będzie na Alderaan. Tak więc chodźmy, zagadajmy z panią i zobaczmy. Can this wait, NO? I've got 7 bioscans left. Patrols report a 50% increase in blaster malfunctions. Okay, set up a meeting with the staff sergeant. And blast it, tell me when guests are here. Acknowledged. Science Commander Keikana Herot, regional supervisor for the House Organa Garrison. Glad you made it. How do you know I was coming? Saw the report on how you handled the Wolf Baron and House Thul. Hoped you could help us out here too. This area used to be a staging point against House Ulgo. Usurper General calls himself King of Alderaan, but Ulgo outplayed us. How are you outplayed? Alderaan has a native species called the Kilix. Insects. Hive mind. Semi-intelligent. House Ulgo turned them against us. The bugs swarm, rip apart walkers, whole battalions. When you say insects, just how insectoid are we talking about? Ever meet a Geonosian? Like that, but more leg. I was drafted as science commander to find the Kilix weakness, but I need a task force to get inside enemy territory. If you can capture a living specimen, I can learn how Ulgo makes the nests attack and stop all this at once. I wasn't planning to live forever anyway. I'm in. Kilix can absorb prisoners into their hive mind. The victims are called joiners. You'd need to assault Kilix territory, subdue a joiner under fire, and bring him here for interrogation. This tranquilizer will keep him docile. Assuming I can capture a joiner, is that all? Hey, we're losing this fight. If we don't solve the Kilix problem soon, this place will be overrun. You're our best hope, and there'll be no second chance. Dobra, ogólnie to nie było to zadanie, o którym myślałem. Jakoś bardzo go nie kojarzę, ale spoko. Będziemy musieli trochę z Kilixami powalczyć.
Ale wiecie co, no wpierw polecimy tutaj w kierunku tej posiadłości rodu Balis, dlatego że to jest mniej więcej taka sama odległość, a jak mówiłem, chciałbym teraz zrobić trochę tego zadania związanego z naszą klasą. Z killikami sobie pewnie powalczymy w odcinku kolejnym albo pod koniec tego, jak nam czasu starczy. Zobaczymy. Co ciekawe, misja bonusowa jest w kompletnie innym miejscu na terenie tej posiadłości. Oczywiście pójdziemy tam, mamy tylko pozbierać jakieś rzeczy. Także tym się teraz zajmiemy, bo będziemy mogli to oczywiście zrobić bez zbędnej walki. Chociaż nawet tu chyba nie będziemy musieli z nikim, nie, no dobra, będziemy musieli walczyć, tu już zaczynają przeciwnicy. Ale oczywiście ich sobie ominiemy. Co prawda przez to trochę wolniej będziemy się poruszać, ale to nic. Aż tak nie jest to wielki problem. Tak więc chodźmy, wpierw zrobimy tą misję bonusową, pozbieramy co tam mamy pozbierać, jakieś te Hierlooms, jak to na polski przetłumaczyć, nie mam bladego pojęcia. Jakieś chyba takie wartościowe rzeczy, pamiątki przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien, zobaczymy kiedy dotrzemy na miejsce, może wtedy tak po wyglądzie jakoś coś skojarzę. Nie jest to, widzę, jakaś super ekstra wielka lokacja. Znaczy, nie byłoby tu za fajnie, gdybyśmy musieli to przejść bez ten. O. Okej. Okay. A, okej, okay, tutaj mamy rzeczy, które mamy podnosić. Nie fajno, bo musimy przez to walczyć. No dobra. Podnieśmy to. W takim razie i szybko. Szybko tutaj zaatakujmy. Czy tutaj. Wait, bo. Możliwe, że jednak tamto zdanie też jest w tym drugim miejscu, w drugim jakby skrzydle tej posiadłości. Tylko tutaj po prostu może musieliśmy przyjść, bo tu jest jakiś właśnie jeden brakujący. I tam gdybyśmy tylko poszli, gdzie nas kieruje główne zadanie, to byśmy nie zdobyli tego wystarczająco. Nie mam do tego pojęcia. Na wszelki wypadek się tu jeszcze rozejrzę, ale nie widzę tego więcej. Ta lokacja nie jest za duża. No to okej, tutaj jeszcze mamy jeden. Czyli dwa będziemy mieli zrobione stąd. Na szczęście tych sobie ominiemy. Czekajmy, aż się tylko stel włączy znowu. Cyk. Dobra. No ale tu przynajmniej będziemy mieli tutaj dwa z głowy. Także możemy się przejść już teraz tam, gdzie głównie chcemy się dostać. I poszukamy sobie tych tego datapadu, gdzie są te schematy tego droida. I jak wydobyć z niego te dane, których oni potrzebują. No i miejmy nadzieję, że uda nam się to dostarczyć w miarę szybko. Też widzę, że przez to, że oczywiście nie musimy tutaj tyle walczyć, to jednak ten quest pójdzie dużo, dużo szybciej. Także podejrzewam, że jeszcze z tymi kilkami sobie na koniec tego odcinka powalczymy. Zobaczymy, bo zapewne będziemy musieli wrócić tam znowu do Pałacu Organów. To by oznaczało, że po prostu byśmy musieli zrobić quick travel i później gdzieś tutaj znowu w teren jechać, a to by było trochę suboptymalne, tak więc... Oczywiście zrobimy to tak, że najpierw zrobimy też i zadanie związane z Alderanem. Dobra, gdzie się mamy ogólnie dostać? Tam gdzieś na koniec tego wszystkiego. Dobra, to myślę, że jeszcze po drodze zbierzemy sobie tych antyków gdzieś tam. W takim miejscu najlepiej właśnie, żeby nikt nas nie przyuważył, kiedy to robimy. Także spoko, misja bonusowa dzięki temu zrobiona. Czyli chyba jednak mogliśmy być tylko tutaj i też byśmy ją zrobili, ale to nic. Lecimy tutaj na lewo. I już dochodzimy gdzieś do tej głównej sali, gdzie mamy to coś, co potrzebujemy zdobyć. W tym celu musimy niestety pokonać tego pana. Także lecimy. Zacznijmy od kolejnego momentu. W takim razie mamy dowódcę tego rodu Balis. Szybko go sobie podduśmy. Użyjmy tego, użyjmy tego. Może to nie było za mądre, ale to nic. I dobra, za chwilę powinien paść. Podnieśmy to, po co tutaj przyszliśmy. W takim razie. I dobra, mamy wrócić do Lena, ale jak mówiłem, idziemy się wpierw zająć kilikami, bo one są bliżej i nie będziemy dzięki temu musieli jakoś tam bardzo... Co jest? Jak on mnie kurwa wykrył? Ugi bugi. Generalnie nie powinien mnie ten gościu chyba wykryć. Wydaje mi się. Coś tu się nam niestety zbugowało. Ale dobra, szybko go też pokonamy. Za chwilę wyjdziemy na zewnątrz, już tym razem mam nadzieję, że w stealthie. Coś czuję, że się musiał gościu na nas zagrować dosłownie w momencie, kiedy się włączył stealth. I gdzieś po prostu jakoś ten kot się tak wykonał w takiej kolejności, że on już się na nas zagrował, ale jednocześnie nie zablokowało nam to stealthu. No i takie tam pierdoły. W każdym razie wychodzimy na zewnątrz.
No i musimy się wydostać wpierw z tej posiadłości, a później dosyć spory kawałek przejechać. Także wiecie co? Zrobimy sobie cięcie. Ja wrócę do was, kiedy po prostu już będę tam na miejscu i znajdę też tego joinera, którego będziemy mogli sobie osłabić i przyprowadzić do tamtej pani naukowiec. No i dobra, jestem na terenie, na którym już powinniśmy jakiegoś joinera znaleźć i proszę bardzo, mamy tutaj pierwszego. Także od razu możemy sobie w takim razie zaatakować tutaj wpierw tych robotników generalnie, żeby ich zabić, a później będziemy musieli tamtego troszeczkę zbić mu życia, a następnie użyć tego itemu, który mamy do questa. Tak więc uważajmy, żeby nie przegiąć tylko. Nie wiem ile tego heala, ile mu trzeba tego zbić. Dobra, już spokojnie. Weźmy go, ogłuszmy. No nie! Baldur! Serio? Kurwa. Mogłem mu dać rozkaz, żeby już nie atakował. Czy tu jest jakiś joiner? Jest joiner, dobra, szybko. Jeszcze jakieś larwy do zabicia na szybko. Także ogarnijmy to. I jak już zostanie nam tylko ten joiner, to Baldurowi damy rozkaz nieatakowania. Baldur, seize. Okej, dobra, już i tak go ogłuszyłeś na tyle, że możemy go ogłuszyć. Proszę bardzo. Dobra. I już Baldur możesz dalej walczyć. I musimy teraz wrócić tutaj do tej pani z nią porozmawiać, także to już możemy zrobić sobie klik. Czy to jest ten posterunek? Nie, to nie jest ten posterunek, to jest ten posterunek. Dobrze, tak więc szybka podróż w takim rozrachunku. Pogadamy z panią naukowiec i w sumie jeszcze, jeżeli się quick travel w miarę szybko zregeneruje, to może i pójdziemy do tego Leno i z nim pogadamy w tym odcinku. Zobaczymy jeszcze, jak tutaj nam to wyjdzie. Gdzie mam dokładnie go odstawić? O! Kurwa! Okej, okay, czyli nie podziała tutaj quick travel, musimy z nim przyjść fizycznie. Unlucky. Very unlucky. Dobra, to w takim razie kolejne cięcie i widzimy się, kiedy ja już go tutaj przyprowadzę. Oszczędzę wam tego. Wam tego nie pokażę, jak będę to drugi raz musiał robić, niestety. No dobra, moi drodzy, zbliżamy się do tego posterunku. Na szczęście można skorzystać ze speedera, kiedyś tutaj idzie. To nam na szczęście nie anuluje tego, że ten gościu niby za nami idzie. Tak więc chodźmy pogadajmy z panią naukowiec, zobaczymy, co dalej od nas jeszcze ewentualnie będzie chciała, a jak nie, to wrócimy do Lena. Got one? Fantastic. Containment protocols, Enno. What have you done to us? We've strayed from the nest. Good. If he can talk, he can tell us why the Killix are attacking, and how House Ulgo is controlling them. You said he'd be brainwashed. Killix pheromones bond with chemicals in the brain. Long-term exposure has other physiological consequences, too. We remember when we lived among you. Before joining the Kind, there was only isolation. I'm going to run some scans. Hey, tell us, why the aggression? Is Ulgo supplying you? Scaring you? There is such pain now. The song of the universe is disrupted. The warriors are angry, and we swarm. He's your subject. How do you want to approach this? There's a lot of neural activity. He is hurting. Must be his connection to the hive mind. Not sure why. Your people drag us to your pain factory beneath the mountains. You must be dissected and absorbed. Where are the Killix being taken? The tunnels. So close. We can sense them now. Enno, take him to a cell. When we come, you will join with us. We have our answer. Ulgo is torturing Killix on our land, driving them against us. Take out the Ulgo pain factory, and you free up almost all our troops. Well, suppose you're right. What's our next step? There's a cave system nearby. Ulgo troop levels are high, and we've spotted Killix too. Place is a death trap. No one gets near it. It's got to be the pain factory. If you get inside, destroy the Ulgo forces and contact me. Let's stop that swarm. No i taki będzie plan. Podejrzewam, że to jest na tej mapie, ale dosyć daleko. Tak więc jak mówiłem, wrócimy sobie tutaj do Pałacu Organów, pogadamy z Lenem jeszcze w tym odcinku. A później po prostu kolejny odcinek pewnie zaczniemy w tym miejscu, w którym jestem teraz. Ja sobie użyję quick travela gdzieś tam przed nagrywaniem albo na początku odcinka. Zobaczymy jeszcze. A tymczasem, gdzie oni byli? Po drugiej stronie, nie? Także niestety musimy sobie małe kółeczko zrobić ponownie. Nie ma tak naprawdę znaczenia, w którą stronę pójdę od tego chyba punktu szybkiej podróży, chociaż może w tą stronę jest trochę bliżej, bo jest chyba lekko przesunięty, nie jest idealnie jakby na środku
tego boku dłuższego, tego prostokąta, który tutaj powstaje. W każdym razie wchodzimy do Story Areny, chodźmy, pogadajmy z nim, no i zobaczymy, czy te schematy, które odzyskaliśmy, coś nam dadzą. No i co dalej będziemy musieli zrobić, bo w sumie to nie wiem, raczej się na tym to nie zakończy, no ale zobaczymy. Rumors are filling the hollow frequencies of a daring robbery at our old estate. You've set a lot of tongues wagging. House Bayless is missing a datapad from their new library. I let my dear sister have the honors. Never could decipher that blasted thing. It's a simple code, woven through the genealogical entries. You just have to assemble the letters correctly, Len. I can't wait to see what's inside. I hope it isn't a huge explosion. That would be anticlimactic. According to this, we must pry open the droid's ventral servomotor housing and disable its lateral conduits. The holo chip is hidden within a false power storage unit, behind a detonite charge, entering the disarm code. I've got it! After all these centuries, we finally have our proof. The information on this holochip proves House Turan is owed a considerable number of credits. When the other families hear of this, we will reclaim our status among the nobility. I guess congratulations are in order. Please, there's no need. We're just happy to be rich. I must leave at once to have this data authenticated by the Royal Council. Len, see to our hero's payment. Nothing would please me more, dear sister. I may not need you for a while. Well, here we are. Perfect. I have a little surprise for you. I like surprises, handsome. I've arranged a private dinner in your honor. House Organa's chef is the best on Alderaan. I even hired musicians to serenade you. We'll eat and talk and dance and, well, who knows what else. Are you planning to propose? Propose? You mean marriage? Relax, Len. I'm only joking. I'd love to spend some time with you. You sneaky little jester. You're even more fun than I thought. Follow me to the parlor. The food and musicians are already waiting. That was a celebration I'll never forget. You truly are the most extraordinary woman I've ever known. So beautiful. So dangerous. Why don't you leave Alderaan? I've got plenty of room on my ship. I want that more than you know. But my family duties aren't yet fulfilled. Perhaps, someday, we'll meet among the stars. Here, take this datapad to your associate, Risha. It contains one of House Turan's old family recipes. The design for a powerful anti-radiation shield, which makes a starship immune to all sorts of nasty cosmic rays. That could come in handy. I can't imagine what you'd need something like that for, but I'm sure whatever it is will be quite exciting. Once you add your bonus for recovering heirlooms from our old home, you'll find you've done quite well. You have House Turan's deepest thanks. Someday you'll have powerful friends on Alderaan. Farewell. No i miło, bo na koniec jeszcze mieliśmy jakąś fajną imprezkę z Lenem. No ale dobra, na tym ten odcinek zakończymy, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.